Niektórzy, nie przemyślawszy sprawy, skłonni są uważać pacyfizm za postawę szlachetną, choć może nie do końca przemyślaną, ale niewątpliwie płynącą ze szlachetnych pobudek. Otóż chciałbym, żeby wyraźnie zdawano sobie z tego sprawę. Pacyfizm nie jest przykładem szlachetnej naiwności. Pacyfizm jest czymś z gruntu podłym. Z gruntu podłym, obrzydliwym, pomijam już, że płynącym przeważnie ze zwykłego tchórzostwa. Ale na czym polega pacyfizm? Polega na zrównaniu ofiary i agresora. Jest czymś identycznym jak prawo koraniczne, które powiada, że jak kobieta została zgwałcona, to karze się ją na równi z gwałcicielem za cudzołóstwo. Dokładnie tak podchodzą do świata pacyfiści. Nieważne, że to Rosja zaatakowała i morduje. Ważne, że wojna jest złem jako taka. Ponieważ pacyfizm jest podły, więc ja w ramach swojej wojny z podłością na świecie, którą od wielu, wielu lat prowadzę jako dziennikarz, jako pisarz, staram się pacyfizm zwalczać i tłumaczyć, że płynie on z podłych pobudek, prowadzi do podłych skutków. Przecież gdyby nie pacyfizm rozpowszechniony w wieku XX po I wojnie światowej na Zachodzie, to II wojna światowa wybuchłaby w roku 1936, trwałaby tydzień i kosztowałaby życie najwyżej kilkuset ludzi. I na tym by się skończyło. Pasiono Hitlera latami, wmawiano sobie, że to jest przecież poważny człowiek, rządzi wielomilionowym państwem, nie należy słuchać, co wygaduje, bo to jest czysta polityka, należy mu dawać kredyty, należy z nim podpisywać umowy, należy go ułagadzać, appeasement z angielska. No i co? I gdzie poszła ta lekcja? Sieczochrać poszła, ponieważ po 100 latach zrobiono dokładnie to samo z Putinem. Dlaczego? Bo znowu pacyfiści mieli coś do powiedzenia. Pacyfizm jest rezygnacją z walki o sprawiedliwość na świecie. Zrównaniem zła i powiedzeniem sobie, mnie to nie obchodzi. Kogoś tam mordują, ktoś tam morduje, jedni i drudzy są zamieszani w morderstwo. Morderstwo jest rzeczą straszną, my morderstwo potępiamy. Więc monitoruję sobie, co dzieje się na Zachodzie, jak to w różnych parlamentach, włoskim, innym, kiedy pada propozycja, że prezydent Ukrainy przemówi przez łącze internetowe, ujawniają się rozmaici pożyteczni idioci, którzy powiadają, nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy pacyfistami, bo jesteśmy przeciwko wojnie, nie możemy wojny wspomagać. No ale jak to są jacyś tam idioci z partyjki 5 gwiazd, Beppo Grillo czy tego typu jaczejek, to ja z tym nie mam problemu. Natomiast kiedy papież, to jest problem. Ale mimo wszystko to trzeba powiedzieć otwarcie. Papież zachowuje się obrzydliwie. Stał się papieżem Putina. Nie wykrztusił z siebie dotąd od 4 tygodni słowa wyjaśnienia, o co chodzi w tej wojnie, kto kogo napadł, kto kogo morduje. Tylko ogólnikowo, że wojna zła, że przeciwko wojnie módlmy się, żeby nie było wojny, to nie jest czas na modlitwę. Modlitwa Putina nie zatrzyma. Putina może zatrzymać tylko siła i świadomość, że jak będzie za bardzo podskakiwał, to wyparuje razem z całą swoją ekipą. I tylko siła zbrojna. Nie wymagam od papieża, żeby wzywał do siły zbrojnej, natomiast kiedy papież wykonuje takie uniki i teraz ogłasza na końcu, że mamy się modlić za Ukraińców i za Rosjan, zaraz, słucham, czy ja się nie przesłyszałem? Mamy się modlić za Ukraińców i za Rosjan? No, ludzie próbują jakoś ratować, mówią, za nawrócenie Rosjan, a gdzie ich nawracać? Co ich tutaj jest do nawracania? Oni są wierzący, oni wierzą w Boga, tylko w innego Boga, nie naszego, chociaż teoretycznie niby tego samego, ale w Boga Wielkorusa, patriarcha Cyryl, tam ikony mordercom daje, którzy bombardują ukraińskie miasta i modły wznosi za Putina. I to jest jakaś wiara. Modlić się o ich nawrócenie, zawierzać ich Maryi, Bogu co boskie, diabłu co diabelskie. Po co to, co diabelskie, Maryi? Proszę Państwa, jedyna uczciwa modlitwa, którą mogę wznieść za Rosjan, brzmi wieczny odpoczynek racz im dać Panie i tak dalej. Z dodatkiem oby jak najszybciej i oby w jak największej liczbie. Nic więcej tutaj nie ma do modlenia się. To jest jedyne, o co się należy modlić i jedyne, co może powstrzymać wojnę. A papież, ja rozumiem, że kiedy Paweł Włodkowicz w XV wieku już rozwinął
I to jest wielki wkład Polski w myśl chrześcijańską, europejską i światową. Kiedy Paweł Włodkowicz rozwinął, wyjaśnił, udowodnił, rektor Akademii Krakowskiej, doktrynę wojny sprawiedliwej i na Soborze Powszechnym wyjaśnił wszystkim i udowodnił z Biblią w ręku, że wojna sprawiedliwa jest tym, do czego chrześcijanin ma prawo i co powinien popierać, to ja rozumiem, że na Pampasach, skąd kardynała Bergoglio zaimportowano do Watykanu, tam wtedy nie wiedziano o żadnym Pawle Włodkowicu, ale dzisiaj w Watykanie powinni o tym wiedzieć. Może nie został przetłumaczony, może znowu w ramach pomijania polskiego wkładu w rozwój cywilizacji europejskiej także Włodkowica pominięto. Chociaż świętej pamięci Janusz Kochanowski, znakomity rzecznik praw obywatelskich, wydał, wznowił to historyczne dzieło Pawła Włodkowica. Więc może ktoś go dostarczy tam, gdzie trzeba. A na razie na wezwanie do piątkowych modłów powtórzę jutro: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, jak najszybciej. Na marginesie, oczywiście, kiedy Rosja walczy, to nasi tutaj, jej Popudczycy, też walczą. Popatrzcie Państwo, co zamieścił na Twitterze pan Bartosz Wieliński, redaktor. Podpora Gazety Wyborczej, tam chyba jeden z jej najważniejszych publicystów, oprócz takich postaci jak Czuchnowski, jak Żakowski, jak Tomasz Piątek, wybitny dziennikarz śledczy z żółtymi papierami. Pan Wieliński się ze mną procesuje, podał mnie do sądu, ponieważ podsumowałem jego postawę ideowo-polityczną słowem Volksdeutsch. I on się poczuł bardzo obrażony, poszedł z tym do sądu z 212, czyli domagając się dla mnie 2 lat więzienia. Sąd go wysłał na bambus w pierwszej instancji, no ale walczy dalej, poszedł do następnych instancji i liczy na to, że kasta się jednak po jego stronie opowie. Może i się nie przeliczy, zobaczymy. W każdym razie rzeczywiście muszę powiedzieć, że słowo Volksdeutsch w odniesieniu do ludzi typu Bartosza Wielińskiego nie jest do końca adekwatne, bo jednak nawet Volksdeutsche byli na swój sposób ideowi w porównaniu z nim. To znaczy oni działali na rzecz państwa niemieckiego, takiego jakie ono było, że tak Tuskiem polecę, więc działali na rzecz państwa niemieckiego, ale nie jednocześnie na rzecz różnych. A tutaj okazuje się, gotowość jest, żeby do każdego się podłączyć, każdemu służyć, byle tylko przeciwko Polsce. No, nie mam słów, żeby poziom tego żartu zaprezentowanego przez redaktora Gazety Wyborczej podsumować, no ale przecież patrzcie Państwo, Jacek Żakowski, wybitny publicysta, o którym też wspomniałem, z miesiąc temu chyba zamieścił takie coś, czy już może 2 miesiące temu. Kto ciekaw, proszę, może teraz zrobić stop klatkę, powiększyć, poczytać sobie o tym, że PiS to jest ludobójczy reżim, to są ludobójcy, zamordowali 100 tysięcy albo 200 tysięcy ludzi i nie jest to żadne, to napisane wyraźnie, i nie jest to żadna metafora, to jest oskarżenie. Gazeta, w której pracuje Wieliński, gazeta, w której pracuje Żakowski, gazeta, w której Czuchnowski wypisuje to, co wypisuje, i która Tomasza Piątka ustalenia obsesyjne, absurdalne strzałeczki przez niego rysowane traktuje poważnie, to jest gazeta traktowana poważnie. Ja wiem, jak zawsze coś takiego się mówi, to telewizja, po pierwsze telewizja, co mi do TVP? Jak Państwo widzą, już od tak dawna tam nie pracuję, nawet jak pracowałem, to odpowiadałem za to, co sam mówiłem, a nie co mówili inni na tej samej antenie. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś tak mówi, to ja i tak od dawna z jakichś tam sobie wiadomych powodów nie pracuję. Ale powiem tak, nie ma tu żadnej symetrii, ponieważ ja mogę czuć niesmak co do formy, w jaką się posługuje TVP, i zwłaszcza w tym wiadomościach, jak obserwuję po raz 500 te same Firsch Deutschland i ten jak młotkiem w łeb po prostu codzienny serial, a wredny Tusk. Nie wiem po cholerę zresztą. Wydaje mi się, że to jest jakieś budowanie Tuska, tak jakby uznano po prostu cynicznie, że to jest najlepszy przeciwnik dla PiSu i trzeba go budować, robić z niego męczennika w oczach jego elektoratu, bo inaczej może opozycja zyskać jakiegoś nowego lidera, który się nie daj Boże okaże sprawniejszy i intelektualnie i politycznie. Jeśli tak, no to ta praca jednak niesie poważne skutki uboczne dla dobrego imienia
partii, która odpowiada za przekaz telewizyjny. Ale co mnie to obchodzi? Ja się mogę nie zgadzać z treścią, natomiast z formą, natomiast co do treści, to chyba nikt z Państwa nie zaprzeczy, że faktycznie to, co mówią o Tusku, to jest prawda. Może niepotrzebnie to mówią w tej chwili, dobra, może mogliby to jakieś inteligentnie, a nie tak jak młotkiem w łeb, ale co to ma do rzeczy? TVP to jest TVP, a ja tutaj mówię o wybitnych tuzach z Gazety Wyborczej i o tym, że są ludzie, którzy wciąż tę gazetę traktują poważnie. A propos traktowania poważnie, to na stronie Klubu Jagiellońskiego chętnie zareklamuję, jest taki raport do podrobrania za darmo, jak naprawdę wygląda putinowska Rosja. On jest sporządzony pod kątem tym, którym zryło berety w kierunku tak zwanym prawicowym, i głoszą jakieś korwinowskie androny, że to Rosja to jest kraj, który broni konserwatywnych wartości. Nie ma tam niczego, czego ja bym nie wiedział w tym raporcie. Zawsze mi się to wydawało oczywiste, że pozowanie przez Putina na obrońcę konserwatywnych wartości jest tak, dokładnie tak samo giewarte, jak pozowanie przez Związek Sowiecki swego czasu na obrońcę sprawiedliwości społecznej. Podczas gdy nigdzie robotnicy nie mieli tak źle i sprawiedliwości społecznej nie było tak mało, jak w obozie socjalistycznym. Ale jacyś makaroniarze, jakieś żabojady, jakieś tam różne głupole na Zachodzie zakładały partię komunistyczną i głęboko wierzyli, że Związek Radziecki jest wzorem, ojczyzną proletariatu i dba o prostego człowieka. I tak samo dzisiaj nie brak idiotów, szczególnie jak zwykle w zachodniej Europie, w tych ruchach umownie nazywanych prawicowymi, którzy uwierzyli w to, że Putin obrońca tradycyjnych wartości, religii i tak dalej. Nie, on te wartości ma tak samo gdzieś, zresztą równie skutecznie jak Le Penami i Salvinimi manipuluje też ruchami lewicowymi tradycyjnie ciążącymi ku Rosji, bo tam są stare pieniądze, stare powiązania, że lewica z socjalnej się zmieniła w rozporkową, to wiele nie zmienia. A to jest w ogóle temat na osobny, dłuższy film i myślę, że przy okazji omówienia książki Jessica Aro Trolle Putina w sobotę Państwu te sprawy zaprezentuję troszeczkę szerzej. Więc na dzisiaj w komentarzu dnia to tylko tym apelem do takich, którzy uwierzyli w konserwatyzm Rosji i Putina, żeby przeczytali sobie, ściągnęli ze stron Klubu Jagiellońskiego ten raport i po prostu go przeczytali, albo przynajmniej jego streszczenie, które tam na stronie Jagiellońskiej jest, tym apelem kończę. No, to tak.